Dzień dobry szanownemu gronu. CelSpresso, czas zacząć. Ja nazywam się Dariusz Milczarek. Dla takiego przypomnienia Państwu to rzeknę, ale chodzi o to, że oczywiście to nie ja tu jestem dzisiaj najważniejszy, bo najważniejszym jest dziś mój gość, a gościem jest. Arek Kaczmarek. Czyli Arek Kaczmarek i Darek Milczarek. To jest taki poetycki duet, można powiedzieć, no nie? Tak, rymujący się. Rymujący się. Żeby nasi rodzice wiedzieli, że będziesz rymujący się, to może by zmienili twoje imię. Nie? Moja mama zawsze mówiła, że Dariusz Milczarek powinno być, a wszyscy mówili Darek Milczarek. Tak zawsze mi się dało to mało poważne. No, w moim przypadku tylko ojciec był jedyną osobą, która mówi Arkadiusz. A widzisz? Zawsze był Arek. Aczkolwiek na wszelki wypadek, gdyby taka sytuacja zaszła, dali mi też drugie, Paweł. A, dobra. No dobra, Arek, Paweł, tak czy siak, startujemy. Słuchaj jesteś konsultantem sandlerowskim naszym wspólnym, pracujemy razem w związku z tym z całą pewnością tą perspektywę sandlerowską będziemy sobie tutaj rozkminiać jak zwykle, ale w odróżnieniu od poprzednich odcinków w których też miałem okazję Cię gościć no to dziś, czyli całym tym sezonie rozmawiamy sobie o fuck upach, czyli o takich sytuacjach trudnych i sobie je trochę bierzemy na ruszt no i oczywiście pewnie już wiesz chciałbym zacząć od tego żebyś mi opowiedział Czym bardziej pikantne, tym lepsze. Jakieś wydarzenie, zdarzenie, które nie zakończyło się sukcesem, a wręcz przeciwnie, mógłbyś śmiało powiedzieć, że zakończyło się spektakularną porażką, w wyniku jakiegoś zaniechania, błędnej interpretacji, złego zareagowania itd. Proszę bardzo. To pierwsze takie zdarzenie, które przychodzi mi do głowy, akurat jest z czasów, zanim stałem się konsultantem Sandera. Z czasów, kiedy jeszcze kilka lat temu pracowałem w finansach, w ubezpieczeniach konkretnie. Kiedy umówiłem się na spotkanie w firmie, idealny klient, około 100 pracowników, kwestia ubezpieczeń grupowych, pracowniczych, B2B. Odbyłem pierwsze super spotkanie relacyjne z dwoma członkami zarządu. Otwarte karty, pokazują co mają, zakres, składka, wszystko. Mówię, drugie spotkanie, Pan przyjedzie, Pan się przygotuje. Na drugim spotkaniu będzie też księgowa kadrowa. Pomyślałem sobie, jeszcze lepiej. Im więcej osób, tym lepiej. No i przygotowałem się, wysłałem wszystkie materiały. Na drugie spotkanie jadę. Siadamy sobie weczwórkę, tak, jak miało być. No i kiedy tak powiem, mniej więcej jestem prezentacji tego wszystkiego, to orientuje się, że w cały ten czas księgowa siedzi w pozycji delikatnie mówiąc zamkniętej. Noga na nogę, nawet do ręki nie wzięła materiałów i tak wypala. A czym to się różni od tego naszego ubezpieczenia obecnego? Rzucając tam firmę, gdzie są obecnie. No i cóż, w tym momencie już wiedziałem, że właściwie jest po sprawie. Mhm. Dlatego, że to z tego, jak to powiedziała, co powiedziała, dokładnie było wiadomo, że to w ogóle nie chodzi o merytorykę. Czułem, że jest tam coś pod spodem, coś innego, co powoduje, że czego bym nie zrobił, to że jest po temacie. To było takie trochę, właśnie niepisane. Ty ciulu jeden. Ty tu za moimi plecami przychodzisz, szef mi odrywa od roboty, i ty myślisz, coś tu zdziałasz w ogóle, a w ogóle nie ma takiej opcji. Mhm. No dobra, ale gdybyśmy no, znaczy, ja myślę, że sytuacja jest powiedziałbym taka m, może nietypowa, ale jednak takie sytuacje się zdarzają od czasu do czasu. Choć można by powiedzieć, że trochę z drugiej strony m, nietypowo, o tyle, że najpierw w pewnym sensie uzgadniasz coś z szefostwem, a potem torpeduje mhm. to jakaś kubitka. Cały czas z szacunkiem do niej, ale gdybyś miał zdiagnozować, gdzie tu się pojawił, gdzie tu się wypierdzieliliśmy, to znaczy, gdzie, gdzie się wypierdzieliłeś, czyli o co się potknąłeś, mm -hmm. co było nie tak, to co to by było? Moim zdaniem problem jest, był taki, że wyszedłem z założenia, że tak jak obaj szefowie, właściciele są na tak, są otwarci na zmianę, to cała organizacja będzie otwarta na zmianę. I to, że on zaprosi na spotkanie księgową, kadrową, to bardziej, żeby o szczegółach porozmawiać. O tym, że było jakichś technikaliach, o wdrożeniu, o tym, jak to przeprocesować. To takie było moje założenie, że generalnie wszyscy są na tak. A tak wcale nie było. Z góry założyłem, że wszyscy są otwarci na zmiany i chętni do współpracy. A trzeba było zrobić to inaczej, to znaczy, w momencie, kiedy szef powiedział, że na drugim spotkaniu będzie ktoś jeszcze, no to pytanie, czy czekać rzeczywiście na to spotkanie, czy nie próbować wcześniej z tymi osobami porozmawiać. Dlatego, że być może ich optyka jest zupełnie inna. To, że szefowie chcą coś zmienić, nie znaczy, że. Księgowa chce cokolwiek. No ale czy to nie jest trochę tak też z drugiej strony, jak patrząc na takie relacje biznesowe? że jednak jeżeli mam po swojej stronie dwóch członków zarządu czy właścicieli, to what the fuck, co się ma wydarzyć? Albo kim jest ktoś trzeci, jeszcze będzie księgowa? że ma storpedować prezesów nie, nie uważasz, że trochę z tej perspektywy ta sytuacja była trochę kuriozalna prawda, że, że jakaś yy, znacznie niżej w hierarchii ułożona pani yy, w jakimś sensie wywróciła twoje twój spokój, ale też w jakimś sensie jakiś rodzaj porozumienia, który miałeś wcześniej, tak ci się wydawało przynajmniej z jednej strony tak by się mogło wydawać, ja. natomiast obaj mamy dużo doświadczenia pod tym kątem i, i większość sprzedawców, którzy pracują w dużych organizacjach na B2B widzą, wiedzą, że to, że prezes czy zarząd jest na tak nie znaczy, że to już jest sprzedane, już jest zrobione. Mhm. Czasem jest tak, że są nieformalne moce, nieformalne jakby stanowiska i wpływy w organizacji. E, cóż, Księgować szczególną osobą Koło zarządu, która najczęściej jest drugą po zarządzie, tak by można powiedzieć, która ma coś do powiedzenia w firmie. No, a to wszystko zależy pewnie od firmy, prawda? Bo to też nie, nie no ucieknie. i to właśnie jest kwestia, to... jakie są układy, no jak ta organizacja sprawia. To, to jest wygląda. pytanie, bo to jest tak, bo trochę wiesz, oczywiście, że ona mogła mieć tutaj wpływ w tym sensie, że na przykład, no nie wiem, bo to, to jest wiele hipotez. Może mm -hmm. porozumienie, albo to, jak odczytywałeś sygnały, było błędne. To znaczy, może tobie się wydawało, że oni są na tak. A może oni byli mili po prostu i rozmawiali z Tobą zwyczajnie, jeszcze nie podejmując. to jest pierwsza sprawa, prawda? No, no, tak? Mogło tak uh -huh. być. Mogło też rozumiem być tak, że no może byli wstępnie na tak, ale przecież oni się tym nie będą zajmować. Uh -huh. W związku z powyższym, no gdyby trochę może zareagowali y, jakby pro Twojemu produktowi, narażając się, to oczywiście no zawsze mają prawo jako szefowie, ale na jakiś rodzaj niezadowolenia z y, Pani pracownicy, Pani księgowej, no to, no, no to ona będzie się potem tym zajmować, więc tak naprawdę no to musieliby teraz trochę naciskać, zacząć ją przekonywać, no jakby może się trochę skonfliktować, a może jakoś docisnąć, może z tej perspektywy uznali, że po co mam się wierniczać, prawda? Lepiej niech, niech ona to już robi, skoro to robi, nie jest to takie ważne, tak, może. Może Wiedem... nie doszacowałeś też, bo wiesz, pytanie, zaraz o tym pogadamy, może nie doszacowałeś, w jakimś sensie, no jej wpływu też, prawda? Nie, nie znałeś tej wpływu. Dokładnie. No ale z drugiej strony, zobacz, czy to przypadkiem nie jest tak, że przecież na takich spotkaniach, no może się zdarzy, że pani księgowa, no, zareaguje jak zareagowała, ale to jeszcze nie znaczy, że mamy stracić deal. Mhm. No bo właściwie, tak. prawda, można różne rzeczy jeszcze zrobić. Pytanie, czego nie zrobiłeś na przykład według ciebie, być może, a wiesz, co ci. Co, co, tak trochę jak opadasz, to tak jakbyś szybko zrezygnował. <grystanie> Są teraz pytanie: czego nie zrobiłem? Podziemę na dwie części. Czego nie zrobiłem teraz na spotkaniu, tak. albo być może czego nie zrobiłem wcześniej. Tak. Dlatego, że analizując to później i po wielu miesiącach, kiedy udało mi się gdzieś tam na spokojnie jeszcze z tym prezesem, jednym Krzysztofem, pogadać, to ja do doszedłem o co chodziło. I trzeba no. było coś wcześniej zrobić. Natomiast tutaj, teraz na spotkaniu. Tak naprawdę nie było innej metody, niż to trwać do końca. Po prostu trochę popowiadać o tym, czym to się różni, trochę w tą meryturę iść, ale czując pod spodem, nie w tym jest rzecz. I spotkanie skończyło się z tym, że my się dzwonimy, że porozmawiamy, że jakaś decyzja ostatecznie zapadnie i była cisza i się z tym nic nie, nie zadziało dalej. Ja już nie byłem w stanie zmienić nastawienia księgowej. Jednocześnie to już była jej rola, jej zadanie wykonane umiejętnie, żeby przekonać zarząd właścicieli, że nie warto tego zmieniać. Więc tu na spotkaniu jakoś ciężko było cokolwiek innego zrobić. Natomiast to, co wyszło później, to rzeczywiście, to, to jest kwestia pozycji roli wpływów księgowej, ale też jej motywacji. Czasem na sali mówimy ludziom, że jednym z powodów, jakby jednym z rzeczy, które powodują, że nie realizujemy takich celów, takich, tyle nie sprzedajemy, ile moglibyśmy, jest to, że pakujemy się w procesy, które od początku nie miały szansy powodzenia. Które od początku trochę były przegrane, tylko my nie wiedzieliśmy, że tak jest, nie wiedzieliśmy, dlaczego tak jest i w to weszliśmy. I na ostatnie prosto nieraz się wykładamy. I trochę to był taki proces. Naprawdę, ja myślę, że na pewno jutro... Wrócimy jeszcze do tej sytuacji, bo, bo pewnie można by teraz już trochę takim chłodnym okiem, mm -hmm. prawda? Już gdzieś po, 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 po latach też doświadczeń, trochę też takiej naszej wiedzy już prawda, która jest, no, to było wiele lat temu, rozumiem, jakiś tam czas temu. Pewnie na to można jeszcze jakoś po, po inaczej pospoglądać. Spróbujemy się trochę popastwić nad tym przykładem. Już to naprawdę nie uratujemy Twojej sprzedaży, ale. Ale zawsze jakieś wiesz, cegiełka edukacyjna zawsze Pewnie. na to się wejdzie, nie. Słuchajcie, no dobrze, zapowiada się nieźle, miłego dnia i do usłyszenia jutro. Do zobaczenia.